Cześć, witajcie. A ja mam dzisiaj coś ładnego do pokazania Wam. Oppo Reno 7 4G. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego wybrałem do testów ten najmniej imponujący smartfon z serii Reno, ten z najsłabszą specyfikacją, nawet bez 5G. O rany, jak tak można? Bez 5G telefon, a jednak można. No dlaczego ja go wybrałem? Czyż nie jest uroczy? Wygląda po prostu jak milion dolków. Strasznie mi się spodobał i dlatego postanowiłem właśnie ten model wybrać z całej gamy Reno 7. No bo tak naprawdę obejrzeć wszystkich Reno 7 chyba bym nie dał rady, szczególnie, że już ósemki nadchodzą powoli z Chin, więc no cóż, coś trzeba było wybrać. Ten przyciągnął mnie najbardziej i przykuł najwięcej mojej uwagi. I mogę się założyć, że jak będzie leżał na półce obok swoich braci z 5G, to nadal będzie przykuwał najwięcej uwagi. Dobra, ta obudowa jest tworzywa. Nie ma się co oszukiwać. To jest plastik fantastik, zarówno ramka, jak i ten tył. No ale popatrzcie, jak to wygląda. Spokojnie damy się oszukać, że ramka jest metalowa, dopóki jej nie zaczniemy dotykać. A nawet jak dotkniemy, to nie porazi nas uczucie plastikowości. Nadal ten telefon będzie dawał w dłoni poczucie premium. Serio, uwierzcie mi, ten tył jest fajny, taki w dotyku przypomina skórę. Poza tym, że ma fajny kolor, to jest niebrudzący i nie rysujący się. Na tym kompletnie nie widać śladów paluchów. Ja w tej chwili próbuję celowo Wam to pokazać, ale no nie, nie zobaczycie tutaj palców. Co więcej, telefon ma bardzo fajną diodę powiadomień wkomponowaną w obwódkę jednego z obiektywów. Do tego jeszcze za chwilkę wrócimy. A oprócz tej diody jest też oczywiście Always on display. Zatem praktyczność również na plus. Do tego obudowa jest chroniona przed wilgocią. Co prawda to jest takie podstawowe zabezpieczenie na wypadek przypadkowego zachlapania, ale lepiej mieć to niż nie mieć w ogóle żadnej klasy wodoszczelności, prawda? Moje zachwyty zakończę krótkim podsumowaniem zestawu. Oczywiście znajdziemy w nim odpowiednio szybką ładowarkę współpracującą z tym telefonem i do kompletu jeszcze znajdziecie silikonowy pokrowiec. Ja nie wiem, czy warto chować coś tak ładnego w zwykły, taniutki silikon, ale powiedzmy, że ten silikon ochroni Wam trochę boczne krawędzie telefonu w razie upadku, nie poobcierają się tak od razu. Może nawet uda się mu uratować wyświetlacz. A skoro już mówię o wyświetlaczu, to sekundka narzekania. Fabryczna folia ochronna, raczej słaba, bardzo szybko się rysuje i łatwo się zahacza na narożnikach i odkleja. Jak już zapewne obecność Always On Display Wam zasugerowała, wyświetlacz jest AMOLEDowy. Jest to płaska matryca z rozdzielczością Full HD i odświeżaniem obrazu na poziomie 90 Hz. Nic wielkiego, ok, no ale ekran jest całkiem przyzwoity. Dobra, w słoneczne dni przydałoby się, aby był jeszcze nieco jaśniejszy, chociaż w sumie najgorsze oczywiście nie jest. Reprodukcja kolorów jest bardzo sympatyczna, tutaj na nic nie będę narzekał, czerń jak widzicie też całkiem spoko. Ekran chroni szkiełko Gorilla Glass 5, mamy też oczywiście ciemny tryb interfejsu, mamy możliwość dostosowywania maniery kolorystycznej do naszych potrzeb i upodobań. Mamy naturalnie ochronę wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim i to na różne sposoby. Możemy sobie doregulować intensywność efektu, może on działać w określonym przez nas wybranym przedziale czasowym i tak dalej. A czego mi zabrakło? Przede wszystkim chyba automatycznej regulacji odświeżenia ekranu. Tu musimy po prostu na dzień dobry zdecydować, czy chcemy płynne przewijanie i 90 Hz, czy wolimy trochę pooszczędzać baterię i zostać przy 60 Hz. Mamy tylko te dwie opcje niestety do wyboru, ale pamiętajmy, to jest średniaczek. Ale mimo tego, że jest to średniaczek, to poprzemyciło tutaj podekranowy czytnik linii papilarnych i to nawet jak na podekranowy czytnik działający całkiem dobrze. Nie zirytował mnie jeszcze, nadal go używam, chociaż oczywiście rozpoznawanie twarzy też tutaj jest. Aparat fotograficzny jest w ekranowym otworku i ma 32 megapiksele, ale o nim za chwilkę. Czas na parę słów o interfejsie. Mamy tutaj ColorOS 12.1 w tym momencie, oczywiście oparty o Androida 12. Nakładka stosowana przez Oppo jest z gatunku tych dosyć sympatycznych, chociaż na początku czeka nas mała irytacja związana z koniecznością usunięcia paru aplikacji, które niekoniecznie muszą nam się przydać. Wiadomo, nie każdy kupuje na Amazonie, nie każdy rezerwuje hotele na Bookingu. No wiadomo, jeżeli czegoś nie potrzebujemy, na szczęście daje się to odinstalować, a reszta preinstalowanych propozycji od Oppo może okazać się całkiem przydatna. W każdym razie, nie ma tutaj aplikacji, które moglibyśmy określić mianem typowo śmieciowych, a to, że trzeba będzie troszeczkę sobie podstroić interfejs do naszych upodobań. No cóż, jeżeli chodzi o opcje personalizacyjne,
to akurat tutaj jest ich całkiem sporo i widać, że to jest telefon chyba dla ludzi, którzy traktują smartfon trochę jako modny gadżet, modny dodatek do stroju i lubią sobie dostosować chociażby nawet kolorystykę menu do koloru tapety, a z kolei kolor tapety na przykład do tego, co mają w danym momencie na sobie. Ja sobie akurat dostosowałem pod kolor plecków telefonu, ale to mój wybór akurat. A dodam tylko jeszcze, że oczywiście w interfejsie wszystkie popularne gesty, możliwość nawigacji, czy to gestami, czy za pomocą tradycyjnych trzech przycisków, czy formę płaską, czy zasobnikową, mamy tutaj spory wybór i rzeczywiście ten interfejs możemy bardzo fajnie dostroić do naszych własnych oczekiwań, do naszych własnych wymagań. A jak to wszystko działa? No cóż, niestety Oppo Reno 7 wersji 4G demonem prędkości to nie jest. To zdecydowanie nie jest smartfon dla użytkownika, który wymaga bardzo dobrej wydajności w grach i obciąża telefon mnóstwem aplikacji jednocześnie. Natomiast dla kogoś, kto głównie robi zdjęcia, korzysta z serwisów społecznościowych, jakiejś tam nawigacji, maili i tak dalej, do takich zwyczajnych, codziennych zadań, ten telefon nadaje się zupełnie dobrze. Ja używam go teraz jako mojego głównego telefonu i powiem szczerze, że jakoś strasznie tych niedoborów wydajności nie odczuwam. Muszę też zarazem podkreślić, że nie odczuwam jeszcze czegoś. Nie odczuwam nadmiernej emisji ciepła przez ten smartfon. On nawet kiedy damy mu troszeczkę do roboty, damy mu trochę do wiwatu, on nadal nie będzie zbyt ciepły i w żadnym wypadku nie zbliży się nawet do granicy naszego komfortu termicznego. Oczywiście przy tej okazji o throttlingu też nie ma mowy. W zasadzie telefon ma cały czas równą, stabilną wydajność. Nie najwyższą, ale przynajmniej stabilną. I to też jest w sumie ważne. Kolejna ważna rzecz, o której muszę wspomnieć i którą chciałbym pochwalić, to obecnie już bardzo rzadko spotykany potrójny slot na karty, czyli mamy i dual SIM i możliwość skorzystania z rozbudowy pamięci wewnętrznej za pomocą microSD. Warto jeszcze zauważyć, że mamy tutaj modny obecnie wirtualny RAM, nie mamy natomiast innego z modnych aktualnie dodatków, głośników stereo. Głośnik jest tylko jeden, ten na dole, ale w roli pocieszyciela jest mini jack. Bardzo to chwalę. Natomiast samego głośnika, no cóż, chciałbym go pochwalić, ale za bardzo nie jest czego. Głośnik robi swoje, wydaje z siebie dźwięki, dzwonki słyszymy, gra w miarę czysto, nie kaleczy nas w uszy, no ale do słuchania muzyki, no to już tak chyba niekoniecznie. Natomiast głośnik w słuchawce całkiem dobry, brzmi czysto, bardzo dobrze słyszymy rozmówcę, rozmówca nas także bardzo dobrze słyszy. Nie widzę problemów z otrzymywaniem zasięgu, nie widzę problemów przy współpracy z punktami Wi-Fi czy z akcesoriami Bluetooth. Wszystko działa tak, jak powinno działać w telefonie, tak jak tego oczekujemy. GPS oczywiście także. Ktoś mógłby się skrzywić, nie ma 5G. Doskonale rozumiem ludzi, którzy na 5G się nie napalają, bo tak naprawdę prywatnie sam jestem jednym z nich. Napalam się natomiast na dobre baterie, a ta w Reno 7 4G, no cóż, jest taka trochę przeciętna. Pojemność 4500, ładowanie 33W. Show nie ma, ale źle też nie jest. Telefon spokojnie jest w stanie pracować do półtora, czasem nawet może do dwóch dni mu się uda dociągnąć, ale półtora to spokojnie. Bateria napełnia się w godzinę, czyli w sumie też nie najgorzej. Wiadomo, że mogłoby być lepiej, ale znowu, źle nie jest. Nie ma ładowania indukcyjnego, co dziwi przy obecności plastikowej obudowy, no ale cóż, mamy do czynienia ze średnim średniakiem, zatem może nie wymagajmy za wiele. Ogólnie jest nie najgorzej i w zasadzie tak samo jest w przypadku fotografii. A co dokładnie tutaj fotografuje? Główny aparat ma matrycę 64 megapikseli i przysłonę 1.7. Ten mały obok jest po prostu rozmywacz tła, nie warto o nim mówić, natomiast warto wspomnieć o aparacie do makro, który tak naprawdę robi tutaj zdjęcia mikroskopowe, czyli nie tak jak typowe makro tam z 4 czy 5 cm, tylko naprawdę z bardzo, bardzo bliska, z odległości liczonej już tylko w milimetrach. Aparat ten dysponuje dodatkową diodą doświetlającą i tak naprawdę to jest ta dioda powiadomień, ten pierścień, który otacza obiektyw. I może zacznę właśnie od tego mikroskopowego aparatu. Zdjęcia, jakie robi, naprawdę robią wrażenie. Niby nic wielkiego, niby 2 mega, a jednak te fotki, powiem szczerze, potrafią zwalić z nóg. Chociaż ja osobiście prywatnie nie czuję potrzeby robienia zdjęć oczu jakiejś muchy, czy zadka mszycy, czy żyłek w liściu. Niemniej, takimi fotkami naprawdę możemy zaskoczyć znajomych, jak sobie wrzucimy je na Insta, czy tam innego bunia. I jeżeli ktoś jest miłośnikiem przyrody i lubi sobie robić takie fotki z naprawdę bardzo, bardzo bliska i uwieczniać otaczający go mikroświat, to rzeczywiście ten aparat naprawdę da radę.
Trochę szkoda, że Oppo poskąpiło obiektywu szerokokątnego i tak naprawdę zdani jesteśmy tylko na ten jeden podstawowy aparat przy większości zastosowań. Cóż, przy większości zastosowań rzeczywiście 64-megowa matryca daje radę. Zdjęcia są przyzwoite, chociaż oczywiście do flagowego poziomu brakuje. W zdjęciach dziennych na zbyt wiele narzekać nie będziemy, chyba że zaczniemy je powiększać i przypatrywać się odwzorowaniu detali w ciemniejszych partiach kadru. Wtedy zobaczymy, że już się tam jakiś szum pojawia niestety. Ze zdjęciami nocnymi będzie podobnie. Jak będziemy je oglądać na wyświetlaczu naszego Renault, będą zachwycające. Jak zaczniemy je oglądać w powiększeniu, no to ten nasz zachwyt niestety zacznie opadać i im mniej światła w kadrze, tym ten spadek zachwytu będzie większy. Generalnie jest to, powiedzmy, że średni poziom i tutaj zbyt wiele chwalić nie można, ale ganić też specjalnie czego nie ma. Niespecjalnie pochwalę również filmowanie. Filmy są znośnej jakości, ale niestety zarówno przodem, jak i tyłem możemy nagrywać tylko Full HD. W 2022 roku to chyba nie za wiele tutaj jest do opowiadania. Po prostu telefon nagrywa jakieś tam filmy i tyle. Jeżeli chodzi o selfiaki, myślę, że miłośnicy tej kategorii fotek będą tutaj usatysfakcjonowani, bo 32-megowy aparat przedni też sprawdza się całkiem dobrze. Mamy sporo opcji, jeżeli chodzi o różne tam filtry, upiększanie i tak dalej. Mamy też oczywiście możliwość rozmywania tła. A skoro już przy tym jesteśmy, to zarówno przedni aparat, który rozmywa tło za pomocą jednej matrycy i oprogramowania, oraz aparat tylny, który ma dodatkowe 2-megowe oczko do rozmywania tła, nie zawsze radzą sobie z tym zadaniem prawidłowo i czasem przy odcinaniu się mylą. Podkreślam czasem, bo czasem rzeczywiście efekty są całkiem fajne. Jakbym ocenił Oppo Reno 7 wersji 4G? Moim zdaniem przede wszystkim jest to telefon dla kupujących oczami. Ten kolorek w połączeniu z całą resztą stylizacji naprawdę przykuwa uwagę i budzi raczej pozytywne skojarzenia. Samo wykonanie urządzenia też jest całkiem dobre, ale pamiętajmy, obudowa jest z plastiku, co nie każdemu się spodoba, bo niektórzy wolą szkiełko. Nie wiem dlaczego, ale okej, rozumiem. Ten telefon jest moim zdaniem po prostu mocno średni. Nie ma 5G, ale to wiadomo, już powiedziałem, nie każdemu będzie doskwierać. Nie ma głośników stereo i to już dokuczy większej ilości użytkowników. Jest mini jack, jest potrójne gniazdo na karty, co ja bardzo szanuję i pochwalam. Jest szybka ładowarka w komplecie, jest pokrowiec, co też jest fajne. Mniej fajna jest wydajność tego telefonu, ale powiedzmy, że w większości codziennych zadań jakoś sobie da radę. Wyświetlacz jest też całkiem niezły, mógłby być fajniejszy, ale jest w miarę przyzwoity. Z całą pewnością nie można go zbyt mocno krytykować. Podobnie jak nie można jakoś strasznie krytykować akumulatora. Aparaty fotograficzne, główny jest nie najgorszy. Ten do selfie sprawdza się całkiem dobrze. Ciekawostką jest obiektyw mikroskopowy, którym najpierw musimy nauczyć się robić zdjęcia, ale jak już się nauczymy celować, bo nie ma autofokusa, to fotki wyjdą też bardzo interesujące. Zatem kosztujący niecałe 1600 zł Reno 7 4G z całą pewnością nie jest smartfonem dla każdego, ale wiem, jestem tego pewien i jestem o tym bardzo głęboko przekonany, że wielu użytkowników spojrzy na niego naprawdę przychylnym okiem pomimo ceny i pomimo tego, że z całą pewnością nie jest to najlepszy średniak, jakiego możemy kupić w tej cenie. Niemniej telefon bardzo ciekawy, zresztą popatrzcie sami, mogłem wybrać dowolny model z serii Reno 7 na testy, a wybrałem akurat ten. Ciekawe dlaczego, chyba już wiecie. I w tym momencie oczywiście pozostaje mi już tylko podziękować Wam za oglądanie, zaprosić na kolejne filmy i pożegnać się z Wami. Cześć!